Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało pytajcie w trakcie. Przygotowaliśmy taki program po punkcie. Super, dzięki Aniu. Także ja w sumie już będę oddawał powoli głos Witkowi, natomiast śmiało pytajcie, bo na tym polega idea streamu, żeby właśnie zadawać pytania na bieżąco i wchodzić w dyskusję. I w ogóle jakbyście chcieli na żywo zadawać pytania, to już rzucę wam linka. Jest taki specjalny link, gdzie możecie po prostu na żywo tak się podłączyć, jak ja teraz rozmawiam z Witkiem, bo my jesteśmy w innych lokalizacjach. Ja we Wrocławiu, Witek w UK, więc śmiało możecie z dowolnego miejsca się podłączyć i zadać pytania na żywo albo na czacie po prostu w formie tego komentarza. Więc tutaj wystarczy turkusowesiadania.pl / na żywo z myślnikiem w środku i tam jest instrukcja, jak się podłączyć i śmiało możecie podłączyć. O, widać się słychać. Aneta, bo podejrzewała, że ty skomentowałaś, także proponuję, żeby się przyłączyła na swój osobisty profil. Ja tylko dodam, że Witek zajmuje się wdrażaniem i budowaniem kultur organizacyjnych w organizacjach w UK, ale również w Polsce. Poprosiłem go, żeby się podzielił swoimi case'ami. Wiadomo, w Polsce to jest jeszcze bardzo świeży temat, a myślę, że w UK już tam jest takie doświadczenie, które też możemy podejrzeć z polskiej perspektywy. Także bardzo się cieszę, Witku, że skorzystałeś z zaproszenia i oddaję ci głos. To przyjemność po mojej stronie. Dziękuję za zaproszenie. To co, to może zaczniemy od tego, co Tygryski był najbardziej, spróbujemy zdefiniować, co to jest kultura organizacyjna. Co ty na to? Jasne. Ja cię trochę słabo słyszę, to znaczy trochę cicho. Pytanie, czy u was jest to samo? Jeżeli tak, to może coś podrasujemy. Ja będę, tak, jakbyś mógł mnie podrasować, żebym nie musiał krzyczeć. To. O, jest okej. Okay. Aha, to jest chyba z komentarzem, jest okej. Okay. Ale okej. Okay. Dobra, ja cię słyszę, tak? Także jak wszyscy słyszą Witka, to jedziemy, nie? Dobra. Słuchajcie, no, żeby być zupełnie szczerym i uczciwym, jest wiele różnych definicji, tak? Jak się popatrzy do książek, każdy teoretyk kultury organizacyjnej ma jakąś swoją definicję. Ja osobiście lubię definicję Aleksandra Ostrowardera. Jest łatwa, prosta, łatwa do zrozumienia, prosta do zaaplikowania i pomaga koncentrować się na takich kluczowych aspektach tego, jakby nie było dosyć skomplikowanego fenomenu. Ta definicja jest taka. Kultura korporacyjna, a tutaj jeszcze może od razu powiem, kultura organizacyjna bardzo często jest nazywana kulturą korporacyjną, kulturą firmy, to jest generalnie to samo, tak? To są generalnie wartości, przekonania i zachowania praktykowane w organizacji. Powstają one z biegiem czasu, ponieważ są nagradzane lub karane. I tutaj, kiedy mówimy o nagrodach i karach, tutaj mówimy zarówno o takich formalnych zasadach, jakichś rytuałach i zachowaniach, ale również o nieformalnych. Moje doświadczenie jest takie, że bardzo często te nieformalne tutaj właśnie rzeczy wpływają nawet jeszcze mocniej na kulturę organizacyjną niż te formalne. Co jest specyficznego, jeśli chodzi o kulturę organizacyjną? Kultura organizacyjna tworzy się po prostu niezależnie od tego. Zaraz jak spotyka się dwóch ludzi, zaczyna z sobą rozmawiać, zaczyna z sobą pracować, zaczyna się tworzyć kultura organizacyjna. Kultura organizacyjna z natury jest dynamiczna, tak? Zmienia się niemalże czasem z godziny na godzinę, z dnia na dzień. Kształtuje się i zmienia wraz z upływem czasu. I to jest dosyć istotna sprawa, bo czasem ludzie sobie wyobrażają, że mogą stworzyć jakąś taką mapę kultury, która będzie taką mapą idealną, mogą ją rozdać gdzieś ludziom i ona po prostu taka będzie. No nie, no kultura jest żywa, kultura po prostu ewoluuje cały czas. Kultura jest kształtowana również, co ciekawe, co jest bardzo ciekawe i często pomijane, przez zaniechania. Te zaniechania mogą być spowodowane jakąś takim niezauważeniem czegoś, albo po prostu nieświadomością, tak? No my jako menedżerowie, szczególnie w troszeczkę większych organizacjach, nie jesteśmy w stanie być wszędzie i widzieć wszystkiego, z tym się chyba zgodzicie. Więc bardzo często jest tak, że to, czym my się też nie zajmiemy i to, na co nie zareagujemy, również jakoś wpływa na kulturę organizacyjną. Ja tutaj nawet przygotowałem taki mały case, bardzo ciekawy, jeśli chodzi o ten aspekt. Jeśli mogę, to bym go odczytał. Mogę? Jasne. Jak masz jakiś slajd, to też możemy wrzucić. Nie? Śmiało. Ty wrzucasz, ja udostępnię.
Slajdu jeszcze nie mam, ale tutaj znalazłem bardzo fajny case Bena Horowica, który był CEO LoudCloud. To jest firma, która gdzieś w pewnym momencie była, nie wiem jak teraz, w Fortune 500. On jest bardzo symptomatyczny, bo on bardzo szczerze opowiadał o pewnym swoim doświadczeniu, które wpłynęło na kulturę organizacyjną firmy, dla której pracował. Ja to przetłumaczyłem, więc jakieś niezgrabności, to nie jest pan Ben Horowic, to ja, tak? Więc pozwólcie, że podzielę się tym case'em, przeczytam, jak on to opisał. Więc on opisał swoje doświadczenie w ten sposób. Kiedy byłem CEO w LoudCloud, rozpoznałem, że kultura organizacyjna jest po prostu odbiciem moich wartości, zachowań i osobowości. Tak mu się wydawało na początku. Wydawało mu się, że to, co on robi, no to ma przełożenie 1:1 na organizację, którą zarządza. I pisze dalej. Skupiłem się więc na przywództwie poprzez przykład. Leading by example. Ku mojemu zdziwieniu i przerażeniu ta metoda nie była skalowalna wraz z rozwojem i dywersyfikacją firmy. Nasza kultura stała się domieszką różnych kultur pielęgnowanych przez różnych menedżerów, a większość z nich była niezamierzona. To był wielki bałagan. No i teraz opowiada dalej o swoim doświadczeniu. Miałem menedżera średniego szczebla, który moim zdaniem był dobry. Pracował w marketingu, był świetny w budowaniu opowieści, w storytellingu, tak? Potrafił dobrze opowiadać historię. Byłem zszokowany, gdy usłyszałem jego przypadkowe rozmowy. Okazało się, że wzniósł opowiadanie historii na wyższy poziom, ciągle kłamiąc o wszystkim. Wkrótce zacząłem pracować gdzie indziej, ale wiedziałem, że musiałem poradzić sobie ze znacznie głębszym problemem. Ponieważ lata zajęły mi odkrycie, że był kompulsywnym kłamcą, a w tym czasie zdążyłem go awansować, mówi Ben, kłamanie stało się częścią kultury LoudCloud. I on nawet dosłownie napisał to w taki sposób. Kłamanie stało się kulturowo ok. Nie? To się po prostu stało. Nie miało znaczenia, że nigdy nie popierałem kłamstwa. Tak? Jego zachowanie sprawiło, że ludzie zaczęli postrzegać kłamanie jako coś normalnego. Więc to jest taki malutki case, który też pokazuje, że kultura jest kształtowana no, nie tylko w oparciu o to, co my robimy jako menedżerowie, ale ona po prostu jest kształtowana w wyniku różnych akcji, również takich, których my, że tak powiem, nie zauważamy, tak? Że akcji, których nie podjęliśmy. Co jeszcze? Każda firma, każda organizacja ma swoją własną niepowtarzalną kulturę. I to jest dosyć ciekawa sprawa z tego względu, że nasza konkurencja może skopiować nasze produkty, naszą strategię, ale nigdy nie będzie w stanie skopiować naszej kultury organizacyjnej. Co jeszcze moglibyśmy powiedzieć o kulturze organizacyjnej, o tym, czym kultura organizacyjna jest? Zdrowa kultura organizacyjna będzie działała jak taki system immunologiczny, który będzie chronił organizację przed problemami. I ja osobiście uważam, że firma, aby móc świadomie realizować swoją strategię, swój model biznesowy, powinna również w świadomy sposób wybrać, zdecydować, jaką kulturę organizacyjną chce pielęgnować, no? I robić to. Tutaj może też opowiedziałbym o takiej analogii trochę z komputerem. Zastanawiałem się w pewnym momencie, jak możemy opowiadać o kulturze organizacyjnej w kontekście firmy. To jest taki temat, który często jest, no, nie jest dobrze rozumiany, tak? Więc zastanawiam się, czy możemy wdrożyć jakąś analogię, która pomoże nam troszeczkę poukładać sobie w głowie, gdzie ta kultura organizacyjna jest i czym ona jest. I w pewnym momencie ja wymyśliłem, że możemy opowiadać troszeczkę o kulturze organizacyjnej jako oprogramowaniu. Popatrzcie na to w ten sposób. Wszyscy mamy komputery, prawda? W tych komputerach mamy, nie wiem, dyski twarde, procesory, karty graficzne, pamięci RAM i wszyscy rozumiemy, że w zależności od tego, jakie zadanie sobie postawimy, co na tym komputerze chcemy robić, tak ten komputer musimy skonfigurować, jeśli chodzi o hardware. Musimy znaleźć odpowiedni sprzęt, musimy wiedzieć, jaki procesor potrzebujemy, tak? Inaczej będzie wyglądała konfiguracja komputera w momencie, kiedy potrzebujemy stacji grafika, a inaczej, jeśli potrzebujemy komputera do wysyłania maili i oglądania tam, nie wiem, filmików na YouTubie. No i teraz to jest dla nas oczywiste. W momencie, kiedy teraz mamy jakiś plan, jakiś cel, ten komputer ma czemuś służyć, wiemy również, że potrzebujemy software, potrzebujemy jakieś oprogramowanie, które nam umożliwi tak naprawdę korzystanie z tego komputera, tak? I
Jeśli będziemy mieli mocny komputer bez właściwego oprogramowania, może się zdarzyć, że no nie będziemy w stanie tak naprawdę realizować celów, jakie chcemy, jakie potrzebujemy. Rzeczy, które potrzebujemy wykonać na komputerze, nie będziemy w stanie zrobić. Komputer, który będzie miał też ten software no niewłaściwy albo niewłaściwie utrzymany, będzie nam sprawiał bardzo dużo problemów, tak? Będą się pojawiały jakieś wirusy, jakieś błędy będą wyskakiwały, dane mogą nam w pewnym momencie zniknąć, jakieś nie wiem, blue screeny się pojawią, tak? Więc w tej analogii, tak jak ja lubię to przedstawiać, firma jako całość jest komputerem, tak? Tą częścią sprzętową jest strategia. Każdy z nas rozumie doskonale, że jeśli chce budować jakąś firmę, musi sobie postawić jakiś taki cel generalny, tak? Musi sobie odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądała strategia jego firmy, jak będzie wyglądał model biznesowy jego firmy. Tutaj w tej analogii to jest ten hardware, tak? Dobieramy sobie komponenty takie twarde, tak? Takie mierzalne, które musimy po prostu mieć, żeby być w stanie osiągnąć nasze cele. A w momencie, kiedy przychodzi tak naprawdę do pracy i do uruchomienia tego, no to potrzebujemy jeszcze tego software'u. I tutaj w tym przykładzie, w tej analogii kultura organizacyjna jest właśnie takim software'em, tak? Jeśli nie wybierzemy dobrze software'u, jeśli nie zadbamy dobrze o software, koniec końców ten komputer nie będzie dobrze działał, nie będziemy w stanie tak naprawdę używając tego komputera osiągać naszych celów. I tu oczywiście ta analogia ma pewne limitacje, to znaczy mi się wydaje, że no wiecie, software można sobie kupić, tak? Można sobie ściągnąć, można go sobie zainstalować, można go sobie wyklikać. Jak dobrze pójdzie, może nawet bez jakichś nakładów strasznych można ten software utrzymać. No, z kulturą organizacyjną tak nie jest, tak? Kultury organizacyjnej nie da się kupić, kultury organizacyjnej nie da się zadysponować, kultury organizacyjnej nie da się ściągnąć. Kultura organizacyjna się po prostu tworzy, my mamy oczywiście jakiś wpływ na to. No ale koniec końców, co jeszcze ważniejsze, o ile komputer może pozostać, tak jak mówiłem, bez jakiejś aktualizacji przez jakiś czas działać, kultura organizacyjna, jeśli pozostanie pozostawiona sama sobie, po prostu zdziczeje w pewnym momencie, tak? I te efekty, które będziemy mieli, będą dalekie od tego, czego chcieliśmy. No, to taka analogia tutaj, jeśli chodzi o kulturę organizacyjną. Nie wiem, jak wam się podoba. Jest pytanie o to. Ja a tę analogię akurat bardzo mi się podoba, to mówię, już kiedyś ją słyszałem, także jeżeli ktoś ma pytanie bardziej do tej analogii, to też śmiało pytajcie. A tutaj pytanie o Tanetu. Witku, jakie masz doświadczenia w budowaniu kultury organizacyjnej, konkretnej organizacji i co było dla ciebie w organizacji największym wyzwaniem w tym konkretnym przypadku? Tak, wiecie, wydaje mi się, że generalnie największym wyzwaniem, jeśli chodzi o budowanie kultur organizacyjnych, jest czas, jaki jest na to potrzebny. To znaczy, nie da się zbudować kultury organizacyjnej w ciągu miesiąca, nie da się zbudować kultury organizacyjnej w ciągu kilku miesięcy. Kiedy czyta się ludzi, którzy też zawodowo się zajmują budowaniem kultury, oni się czasem cieszą, że na przykład zrobiono coś, a po roku było widać efekty. Tak? Moje doświadczenie na przykład jest takie, że kiedy zaczynam pracować z jakimś zespołem, zaczynamy sobie robić na przykład jakieś warsztaty, zaczynamy budować jakiś proces, zaczynamy no właśnie robić coś koło kultury organizacyjnej, no to pierwsze efekty, pierwsze zmiany widać przynajmniej po kilku miesiącach. I one rzadko kiedy są duże, one są najczęściej bardzo małe. To jest kwestia tego, jak ludzie zaczynają myśleć, to jest kwestia tego, w co zaczynają wierzyć, w jaki sposób zaczynają się zachowywać. Okej? Okay? I czy to odpowiada na twoje pytanie, Aneto? Aneto. Chyba zawiesiło internet. Może idźmy dalej, a jak masz jakieś pytania, to śmiało piszmy. No, piszcie śmiało. Słuchajcie, więc teraz co się zdarza? Powiedzieliśmy sobie, czym jest kultura organizacyjna, zdefiniowaliśmy sobie kulturę organizacyjną. Wyzwania. Słuchaj, wyzwaniem tutaj jest czas. To jest największy problem, wydaje mi się. Właściciele firm, senior management najczęściej nie zawsze są przygotowani na to, że inwestycja w kulturę jest inwestycją długotrwałą. To nie jest kwestia jednego szkolenia, to nie jest kwestia jednego warsztatu. To jest wyzwanie, wydaje mi się. Tak, Andrzej pisze, kultura organizacyjna jest żywym tworem, który cały czas się buduje. Dokładnie tak. To nie jest coś, co można zadekretować, to nie jest jakaś polityka firmy. No właśnie może powiedzmy sobie o tym, czym kultura nie jest, jakie są tutaj takie częste błędy, wydaje mi się, poznawcze, kiedy rozmawiam właśnie z menedżerami. Bardzo często pojawiają się pewne takie koncepty. Ludzie czasem myślą na przykład, że kultura to jest leadership, to jest przywództwo. No nie, to nie jest tak.
przywództwo ma wpływ na kulturę organizacyjną, ale przywództwo samo w sobie nie jest kulturą organizacyjną. Czasem ludzie też traktują misję jako kulturę organizacyjną. Wydaje mi się, że misja jest kulturą organizacyjną. I znowu, misja może mieć ogromny wpływ na kulturę organizacyjną, może być jednym z narzędzi kształtowania kultury organizacyjnej, ale zdecydowanie nie jest kulturą organizacyjną per se, tak? Co jeszcze tutaj, jaki częsty błąd myślowy obserwuję? Często ludzie też mówią, że no nie wiem, procesy, procedury, polityki to jest kultura organizacyjna firmy. Że jak napiszemy tutaj dobrą politykę, dobre procesy, dobrze opiszemy procesy, to będziemy mieć dobrą kulturę organizacyjną. No to też nie jest tak, tak? Procesy, polityka, polityki firmy, zasady firmy, one mogą wpływać na kulturę organizacyjną, one mogą kształtować zachowania na przykład pracowników, ale same w sobie kulturą organizacyjną nie są. Jak wam się podoba takie ujęcie? Czekaj, ktoś coś pisze. Jak pogodzić te indywidualne software każdego podmiotu pracującego w organizacji? Bo tam mogą być bugi, ograniczenia. Tak, tak. Wiecie co, bo tutaj jest taka sytuacja, każda organizacja powinna, znaczy ma, obiektywnie ma swoją własną, indywidualną, unikalną kulturę organizacyjną i każda z tych organizacji musi tak naprawdę przejść ten proces, tak jak każda organizacja musi stworzyć swoją własną strategię, to jest dobra analogia tutaj, tak? Musi wypracować własny model biznesowy, stworzyć własny biznesplan, odnaleźć sposób, w jaki będzie realizowała swoje cele. Tak samo jest z kulturą organizacyjną. Każda organizacja musi znaleźć po prostu własny sposób na własny pomysł na kulturę organizacyjną. I teraz piszesz o tym, że mogą być bugi, ograniczenia przetwarzania danych, konflikty języków. Tak, w każdej organizacji, w każdej jednej takie rzeczy się będą działy, będą się pojawiały. I teraz pytanie jest na dobrą sprawę, w jaki sposób my do tego podchodzimy. Tak? W jaki sposób radzimy sobie z pewnymi rzeczami, które się w tej kulturze organizacyjnej, w tej organizacji zaczynają dziać i też w jaki sposób próbujemy przeciwdziałać, zanim wystąpią. W przypadku komputera ściągalibyśmy na przykład aktualizację regularnie, prawda? Ściągalibyśmy aktualizację do antywirusa, żeby na przykład zmniejszyć ryzyko wystąpienia wejścia antywirusów na komputer. No, w przypadku kultur organizacyjnych, no to może być na przykład, nie wiem, aktywne promowanie pewnych konkretnych wartości, ale takie nie na zasadzie mówienia, tak, że ja tutaj na przykład, nie wiem, chcę być bardzo innowacyjny i mówię wszystkim, że musimy być innowacyjni. Mówię tutaj o promowaniu poprzez praktykę, poprzez wdrażanie pewnych konkretnych rozwiązań, promowaniu pewnych konkretnych postaw, nagradzanie pewnych konkretnych postaw, no i też ewentualnie karanie pewnych niepożądanych postaw, tak, przycinanie pewnych postaw niepożądanych. Tak, czekaj, no. Andrzej, jedna z luźnych definicji. Kultura organizacyjna to wszystko to, czego nie widać, a wpływa na nasze działania i efekty. No wiesz co, no tak, no bo teraz jeśli popatrzysz sobie na tę definicję Aleksandra Osterwaldera, że są to wartości, przekonania i zachowania, no to wartości nie widać. Tak, to nie jest tak, że ja przyjdę, popatrzycie na mnie i powiecie, o, Witold wyznaje taką wartość, tak? To nie, na czole jest napisane, jest innowacyjny, albo nie wiem, albo nie wiem, jego twarz zaczyna być turkusowa, tak? Przekonań też nie widać, prawda? To, co tak naprawdę możemy obserwować w tym ujęciu, to są zachowania. I dopiero na podstawie tych zachowań możemy zastanawiać się, czy co tam się dzieje pod spodem. Dobra. Mhm. Ludzie często pytają, czy możemy projektować kulturę, czy można kulturę zaprojektować. To jest bardzo fajna, ciekawa sprawa. To jest bardzo taki gorący temat, jest bardzo dużo dyskusji na ten temat i tutaj mam świadomość, że możecie mieć opinie różne. Poczekaj, bo jeszcze się coś pojawia. Rozumiem, że te wartości muszą być najpierw uzgodnione co do konkretnych zachowań, aby je wstawić do softa. Widzisz, wiesz co, problem polega na tym, że... To poczekaj, opowiem najpierw o tym, czy można projektować kulturę organizacyjną, a potem... To ja zaprojektuję to pytanie. Tak, jak możesz, no. Więc
pojawia się w naturalny sposób pytanie, czy można projektować kulturę organizacyjną? I tutaj różni ludzie mają różne koncepty i jest bardzo dużo sporów wokół tego. Ja uważam, że jedyną fair odpowiedzią, taką prawdziwą odpowiedzią na to pytanie jest jednocześnie i tak, i nie. Okay? Tak, no, ktoś może powiedzieć, można projektować kulturę organizacyjną z tego względu, że mogę zaprojektować pożądane elementy kultury, ja mogę promować aktywnie pewne wartości, pewne zachowania. Ja mogę jako menadżer na przykład nagradzać pożądane zachowania, karać niepożądane. Ja mogę promować ludzi, którzy wdrażają te pożądane wzorce kulturowe, prawda? Mam wpływ na to, jak wygląda kultura organizacyjna. Później porozmawiamy sobie o pewnych narzędziach, no to zobaczycie, że pewne rzeczy można zaprojektować, tak? No, ale teraz ktoś może powiedzieć, nie, chwileczkę. No i cóż z tego, że ty sobie po prostu zaprojektujesz pewne rzeczy? To jest to, co masz na papierze, tak? Kultura się dzieje, kultura po prostu jest, tak? Tam, gdzie ludzie pracują z sobą, nawet koło siebie, zaczyna się pojawiać kultura. Więc wszystkie te wysiłki managementu, wszystkie te rzeczy, które robią menedżerowie, którzy robią ludzie, którzy chcą w jakiś sposób wpływać na kulturę, są interpretowane niezależnie przez wszystkich ludzi w firmie, tak? Więc każdy ma, że tak powiem, swój własny filtr indywidualnie, jaki przetwarza tak naprawdę zachowanie wszystkich innych ludzi dookoła niego. Co więcej, to oni koniec końców indywidualnie, na tym poziomie indywidualnym zadecydują, w jaki sposób zareagują na te rzeczy, które my próbujemy zrobić, kiedy pracujemy nad kulturą organizacyjną, nie? Co więcej, na kulturę organizacyjną mają też wpływ czynniki zewnętrzne, których my kompletnie nie kontrolujemy. Świat nie jest idealny, nasze akcje nie są idealne. Ja mogę, no nie wiem, zrobić warsztat, chcąc uzyskać jakiś pozytywny efekt, a to może być zinterpretowane przez członków mojego zespołu w jakiś kompletnie zupełnie inny sposób i wywołać zupełnie odwrotny efekt, tak? No i na to się jeszcze nakładają oczywiście błędy logiczne, niedoskonałości postrzegania, no i też te rzeczy, o których ja wspomniałem wcześniej w przypadku tego case'u Chorowica. No po prostu ja jako menedżer, wy jako menedżerowie nie jesteście w stanie być wszędzie, nie jesteście w stanie widzieć wszystkiego, tak? Więc ktoś może powiedzieć, ok, można projektować organizację, ktoś może powiedzieć, no nie da się projektować kultury organizacyjnej. Ja myślę, że trzeba na to po prostu patrzeć jednocześnie na te dwa sposoby. Trzeba próbować projektować pewne rzeczy, promować pewne rzeczy, wdrażać pewne rzeczy, pamiętając jednocześnie o ograniczeniach. I czekaj, teraz może bym wrócił do tego pytania Małgosi. O, super. Rozumiem, że wartości muszą być najpierw uzgodnione co do konkretnych zachowań, by wstawić się w softa. No widzisz, właśnie, bo teraz jeśli mamy jakąś organizację, w tej organizacji są jakieś wartości pielęgnowane już teraz. I one są sumą tak naprawdę jakichś wartości wyznawanych przez członków tej organizacji. Tak? Jeśli teraz chcemy coś zrobić z wartościami, to właśnie jednym z takich fajnych punktów wyjściowych no jest właśnie, no nie, na przykład zorganizowanie warsztatu, gdzie możemy porozmawiać sobie o wartościach, o tym, co jest dla nas ważne, w jaki sposób chcemy działać. No i teraz, okej, porozmawialiśmy sobie o wartościach, wyznaczyliśmy sobie na przykład pewne wartości, no a teraz trzeba byłoby się zastanowić, w jaki sposób będziemy praktycznie te wartości implementować, jaki jest code of conduct, w jaki sposób, co możemy robić, czego nie możemy robić. Co uzasadniamy tymi wartościami, które sobie wybraliśmy, a jakich rzeczy nie będziemy robić, również podpierając się wartościami, które wybraliśmy, tak? Czy to, Małgosiu, jest OK dla Ciebie odpowiedź? Gosiu, jeżeli masz jeszcze jakieś pytanie, to możesz pogłębić, a jeszcze mamy kilka dodatkowych pytań. I Witku, ja przypominam Ci, że mamy sporo dzisiaj materiału, a już pół godziny mija, więc dobra. Nie wiem, czy chcesz odpowiadać teraz, czy może zaparkujemy troszkę i pójdziemy dalej. Bo agenda, którą przygotowałeś, jest bardzo gęsta i myślę, że warto, żebyśmy całą zrealizowali. Dobra. Ja bym chciał teraz udostępnić Wam taki mały obrazek. Czekaj, ja go udostępnię, a Ty mi go po prostu wrzuć tutaj, jak możesz. Mhm. Dobra. A, to ciekawe. Czekaj tu. To akurat nie jest moja analogia. No jak? Nic nie widzę. O. A słyszę się podwójnie. Słyszysz mnie podwójnie? Siebie. Ale siebie. To może skupić.
skupmy się na razie na ekranie. Share screen i powinno tam załapać. Dobra. Tak jak na testach. No właśnie to chodzi. Więc ja tak, tutaj mogę... O, właśnie to bym wybrał. Widzisz, teraz to działa trochę inaczej. No możesz mieć innego kompa, wiele do tego. Aha, dobra, poczekajcie chwileczkę, dajcie mi minutkę. Jeśli będę w stanie... To w międzyczasie, jak Witek walczy ze sprzętem, to możecie dać lajka. Tak, na wsparcie mentalne Witka, tak? Tak. Dobra. Albo ten support wspieram, care, nie? Zobaczyć. Dobra, więc jeszcze raz spróbujemy. Share screen i teraz bam. Ja bym tu musiał... Dobrze. Dobra, nie będę wam w stanie chyba pokazać tego. Spróbuję wam opisać to w takim wypadku, okej? Miałem taki fajny obrazek, który wyrysowałem w pewnym momencie na jednym z warsztatów, które prowadziłem. On pokazywał takiego ogrodnika, tak? Taki ogrodnik w ogrodzie, tutaj rosną jakieś warzywa, jakieś kwiaty, tam są jakieś krzewy, drzewo, tutaj ładnie pomidorki się czerwienią. I narysowałem to, to nie jest moja analogia, to jest analogia, która została wdrożona przez Davida Gray'a. Ale ja ją bardzo lubię. Lubię, kiedy rozmawiam o kulturach, kiedy opowiadam o kulturach, lubię posługiwać się analogią ogrodu. Mamy jakiś ogród i tutaj analogia do kultury jest następująca. Ogrodnik może podejmować jakieś działania lub nie, tak? Może dzięki temu, że podejmuje jakieś działania, wpływać na kształt swojego ogrodu, ale nie ma tak naprawdę kompletnego, idealnego wpływu na jego ostateczny wygląd. Ogród po prostu będzie i będzie się zmieniał pod wpływem praw przyrody. Tutaj w przypadku kultur organizacyjnych jest bardzo podobnie. No jest jakaś naturalna dynamika wynikająca choćby z psychologii, tak? Z tego, że jesteśmy ludźmi, że każdy z nas jest w jakimś swoim własnym procesie, w swoim własnym kontekście, mamy jakąś własną dynamikę, no i suma tych dynamik będzie wpływała bezpośrednio na kulturę organizacyjną organizacji, w jakiej jesteśmy. No i teraz zwróćcie uwagę na to, każdy ogrodnik chce mieć wyniki. Chcę, dajmy na to, zebrać pewną określoną liczbę, nie wiem, warzyw z ogrodu albo kwiatów uciąć, prawda, do wazonu. Albo jest sadownikiem i ma dużo jabłonek, nie? To na przykład. Na przykład. Tak samo jest z menedżerem. No, menedżer też, budując kulturę czy promując pewne wartości, on tak naprawdę liczy na zwrot z inwestycji. Tak? On liczy na jakieś konkretne efekty. Więc tutaj taki ogrodnik podejmuje akcję. I teraz zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Taki ogrodnik wie, że na przykład daną roślinę trzeba przyciąć w jakimś konkretnym miesiącu. Załóżmy, w marcu się przycina tam jakieś krzaczki. Więc on przychodzi z sekatorami, on wykonuje ten zabieg pielęgnacyjny, przycina to. No ale tak na dobrą sprawę on nie wie, czy nie ma stuprocentowej pewności, czy jego akcja przebiegnie w taki sposób książkowy. Tak? On nie wie, czy na przykład nie wiem, w korzeniach tej rośliny nie ma jakichś pasożytów albo jakichś wirusów, czy ta roślina już na przykład na coś nie choruje. Tak? No i nawet na przykład w tym momencie, nie wiem, będzie 10 roślin, 9 zareaguje wspaniale na cięcie, bo to jest dokładnie to, czego potrzebują, a 10 już na przykład mając jakiś wewnętrzny problem, którego ogrodnik na przykład nie będzie w stanie dostrzec, no na przykład, no nie wiem, zacznie usychać, tak? Tak? Co jeszcze? Ogrodnik może podjąć więcej akcji, tak? Może, nie wiem, spróbować zasadzić nowe rośliny. No i znowu, będą teraz pewne rzeczy, których na pierwszy rzut oka nie widać, na przykład pH gleby. Taki ogrodnik, niedoświadczony na przykład, może próbować sadzić rośliny, które potrzebują, no nie wiem, pH kwaśnego, a on ma w ogrodzie te pH zasadowe, tak? No i takie rośliny mogą mu zbyt dobrze nie rosnąć. Doświadczony ogrodnik, on oczywiście będzie wiedział, raz będzie wiedział, że takie coś występuje jak pH w gleby, dwa będzie potrafił sprawdzić te pH gleby, tak? Jeśli nie jakimś narzędziem diagnostycznym, są takie, wiecie, specjalne szpikulce, które można wsadzić w ziemię i tam sobie sprawdzić pH, to na przykład poprzez obserwację będzie patrzył, jakie rośliny naturalnie rosną w okolicy jego ogrodu, w jego ogrodzie, i wtedy będzie sadził takie, które są dopasowane do tego indywidualnego miejsca, w którym on się znajduje, tak? No i teraz zwróćcie uwagę, że na efekt końcowy tego ogrodnika, na to, czy on, no nie wiem, utnie odpowiednio dużo ociętych kwiatów, czy zbierze odpowiednio dużo pomidorków, mają wpływ czynniki zarówno pozytywne, jak i negatywne, tak?
i on tych czynników nie kontroluje, bo jest na przykład pogoda, może świecić słonko i teraz odpowiednia ilość słonka będzie powodowała, że te nasze pomidorki będą się ładnie czerwienić, będą słodziutkie, tak? No ale jeśli tego słońca będzie za dużo, może się okazać, że nam te pomidory uschną i w ogóle nie będzie pomidorów, tak? Tak samo jest na przykład z deszczem, z podlewaniem. Popatrzcie, tutaj może, no nie wiem, wejść królik na przykład nam do ogrodu i zjeść nam naszą sałatę, tak? Jakieś inne szkodniki mogą się pojawić. Część z tych elementów ma właśnie taki bardzo dualistyczny wymiar, to znaczy do pewnego momentu nam będą pomagać, a od pewnego momentu nam będą szkodzić, tak? Pomyślcie na przykład o niektórych owadach, które mogą zapylić nam kwiaty w ogrodzie, a jednocześnie jakiś czas później, dwa miesiące później mogą nam zacząć podryzać korzonki krzaków, tak? Więc tutaj też ten ogród jest po prostu takim kompleksowym systemem naturalnym, który żyje swoim życiem. I teraz ten ogrodnik, no on oczywiście ma pewne narzędzia na to, żeby na ten ogród wpływać, ale nie sprawuje stuprocentowej, pełnej kontroli nad tym, co się w tym ogrodzie dzieje. No, nie wiem, jak wam się podoba taka analogia. No Andrzej tu podpowiada, Tak. Dobra, to czekaj, to teraz może weźmy kilka pytań i pozastanawiamy się, dlaczego kultura organizacyjna jako taka jest ważna, co? Dobrze, tutaj jest Lena. Ja może nie będę czytał, bo jest straszne echo, dzisiaj jest pogłos. Dobra, a ja mogę czytać, tak? Tak, ty możesz. Tak, z mojego doświadczenia wynika, że największym wyzwaniem jest zmiana formy myślenia i pracy top managementu, który chciałby zmiany, ale nie u siebie. Tak, słuchajcie, tak, to jest rzeczywiście bardzo duży temat też, bo koniec końców, no kto jest takim finalnym decision makerem, kto podejmuje finalnie decyzję w organizacji, no jest zawsze jakiś właściciel albo jakaś grupa właścicieli, jacyś senior managerowie. Teraz jeśli senior managerowie nie chcą zmiany, to ta zmiana, no nawet jeśli ona się gdzieś zacznie albo wyjdzie jako inicjatywa pracowników, ona zostanie zablokowana wcześniej czy później. Ci ludzie, którzy tą zmianę rozpoczęli, oni odejdą. Więc tak, tutaj wiele rzeczy, jeśli chodzi o kulturę organizacyjną, zaczyna się właśnie od przywództwa, od właściwych ludzi na właściwym miejscu. Jak tutaj pracuję? No ja pracuję bardzo prosto. Pracuję rzeczywiście z ludźmi, którzy chcą, a jeśli ktoś nie chce, to po prostu nie dotykam się tematu. To trochę jak z turkusowymi organizacjami, nie? Rozmawialiśmy, Łukasz, o turkusowych organizacjach, że turkusowe organizacje najczęściej wydarzają się wtedy, kiedy jest ten szef, który gdzieś przejdzie jakiś proces, doświadczy różnych rzeczy, może czasem się gdzieś potknie nawet po drodze, no i zobaczy, że trzeba jakoś inaczej funkcjonować, tak? No i w momencie, jak się staje świadomy, no to on zaczyna szukać rozwiązań i można wtedy próbować pracować i szukać jakichś rozwiązań i wdrażać te rozwiązania. Więc Leno, no tutaj u mnie to wygląda w ten sposób. Tu jeszcze drugie pytanie od Rafała. Myślę, że teraz bez echa jestem, więc ja przeczytam. Wspomniałeś o nagrodach i karach. Czy mógłbyś, proszę, powiedzieć, jak rozumiesz karę? Chciałbym to lepiej zrozumieć. I w jaki sposób, twoim zdaniem, wpływa to na kulturę? Dobra. Słuchajcie, nagrody i kary, bo to my mamy tak czasem, to też być może wynika ze struktury naszego języka. Nagrody nam się kojarzą z taką formalną, no nie wiem, na przykład wynagrodzeniem pieniężnym, tak? A kary nam się kojarzą z jakąś taką surową karą, takim zbiciem kogoś na przykład, tak? Zbiciem niegrzecznego dziecka, tak? Tutaj nagrody i kary są rozumiane jako takie bodźce, pozytywne albo negatywne, tak? Oczywiście no, nagroda może być pieniężna, ale bardzo często no, tutaj nagrodą może być na przykład podziękowanie od szefa, tak? Fakt, że na przykład nie wiem, ktoś ma dostęp do dodatkowych treningów albo ma możliwość wybrania projektów, na przykład jakimi się zajmuje, to może być na przykład bardzo silna motywacja, tak? Karą może być tutaj bardzo często, na przykład słuchajcie, to się dzieje. Kara tutaj bardzo często nie jest intencjonalna. Wystarczy, że na przykład menedżer nie zareaguje we właściwy sposób na to, co mówi do niego pracownik. Pracownik nie zostanie wysłuchany, tak? To już może zostać odebrane jako kara. No okej, nie mam przestrzeni do tego, żeby się wypowiedzieć, moje pomysły nie są brane pod uwagę. To znaczy, że coś jest nie tak z moim sposobem myślenia albo z moim zachowaniem. Taki pracownik może zacząć zmieniać swoje zachowanie, no, w związku z tym, że no, na przykład nie było tutaj racji ze strony menedżera odpowiedniej, tak?
Kara też tutaj może być, no tak, no oczywiście są też te kary w rozumieniu takich formalnych środków dyscyplinujących, no to też jest jakiś element, powiedzmy, który kształtuje organizację, kulturę organizacyjną, nie? Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, ja może później jeszcze opowiem wam o takim moim case'ie związanym właśnie z jednym z zespołów, z którym pracowałem, tam będzie ten element właśnie nagrody, to do tego sobie później jeszcze wrócimy. Dobra, mam jeszcze jakieś pytania? Na ten moment nie i tak jak sobie pisaliśmy taką mini agendę na dzisiaj, to jest to drugie pół godziny, więc można by już zejść. Więc pytanie jest takie, dlaczego tak naprawdę kultura organizacyjna jest ważna? Bo ktoś może powiedzieć, no Witold, fajnie, rozmawiamy sobie, tutaj ludzie, tutaj wiesz, kultura, miękko, wartości, wszystko jest fajnie, no ale po co mi to, nie? No i teraz zasadniczo jest tak, że w nowoczesnym zarządzaniu coraz częściej formułowana generalnie jest teza, że kultura, zdrowa kultura organizacyjna, posiadanie zdrowej kultury organizacyjnej jest nawet ważniejsze niż posiadanie przetestowanej strategii biznesowej. To jest nawet takie powiedzenie, że kultura organizacyjna zjada strategię na śniadanie. No i rzeczywiście ja się z tym spotkałem po wielokroć, gdzie firmy, które nie za bardzo wiedziały, co chcą robić, ale mając zgrany zespół, mając dobrą kulturę organizacyjną, były w stanie wypracowywać strategię i wdrażać tą strategię, odnosić sukces. I z drugiej strony widziałem firmy, które miały fajny pomysł na biznes, miały ten pomysł przetestowany, ale nie były w stanie tak naprawdę wdrożyć tego pomysłu z tego względu, że no, tutaj po stronie kulturowej właśnie zaczynały się pewne zgrzyty, pewne problemy i ten zespół nie działał dobrze. I teraz jest taka bardzo fajna książka, ja bardzo lubię o tym case'ie mówić, z tego względu, że to jest tak na dobrą sprawę wynik badania. Ta książka została napisana jako podsumowanie badania, które trwało 5 lat, nad którym pracowało 21 ludzi, nad którym spędzono ponad 15 tysięcy roboczogodzin. Ludzie, którzy nad tym pracowali, przeglądali dane giełdowe, szukali artykuły dotyczące firm, które badali, tam nawet do 50 lat wstecz się cofali, sprawdzali różne obszary organizacji, tam strategie, przywództwo, technologie, prowadzili wywiady z pracownikami tych firm, które wyselekcjonowali do badania, więc te strategie, te badanie było tak naprawdę bardzo dużym badaniem takim terenowym i ono przyniosło bardzo ciekawe wyniki. Wyniki tego badania zostały opisane w książce Good to Great. Ja nie wiem, jaki jest polski tytuł tej książki, Jima Collinsa. Łukaszu, ty znasz polski tytuł? Nie wiem, mogę googlnąć, natomiast ja też angielski słucham. Jeżeli chodzi o tego typu literaturę, to myślę, że warto oryginały słuchać, jeżeli ktoś ma możliwość. Tak. Czekaj, to ja tutaj zrobię tak. Halo. Dobra, i teraz mi się chyba uda. Chcesz udostępnić ekran? No właśnie tak, mam plan. Nie widzę, żebyś udostępniał. Czekaj. Polski tytuł to jest Od dobrego do wielkiego, czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm. O, dziękuję ci pięknie. Polski tytuł. Dziękuję ci pięknie. Tak, Ewa, dzięki. Dobra, teraz to sobie wybieram. Czekaj, ja muszę chyba dać w takim wypadku tak, entire screen, bo chyba nie zrobię tego inaczej. Dajcie mi jeszcze 30 sekund, dobra? Albo możesz mi wysłać ten materiał na LinkedIn w czacie i ja go udostępnię. Dobra, czekaj. Spróbujmy jeszcze raz. Albo możesz narysować go słowami. To jest wykres, więc bardzo chciałbym go pokazać. No kurczę, nie mogę. Dobra, to spróbujemy udostępnić ekran. Poczekaj chwileczkę. A, technologia. No tak, te streamy to jest dosyć świeży temat, więc... Czasem dobra. Działa wszystko, a czasem nic. Ostatnia próba. Tak jako ciekawostkę powiem, że te streamy w ogóle miały być zupełnie innym narzędziem, które wcześniej testowałem i wszystko działało i dzień przed pierwszym streamem przestało wszystko działać i działamy na backupowym narzędziu, które okazało się dużo lepsze niż to pierwotne. Jest dobra. Ekran.
Jest ekran. Przepraszam, że on jest taki krzywy. Ja to skanowałem dzisiaj rano z książki, żeby wam to pokazać. Bo wiecie, cała sprawa jest taka. Fajnie jest porozmawiać o różnych kulturach organizacyjnych, o kulturze, ale ja kompletnie rozumiem podejście takie stricte biznesowe. No dobra, no ale co nam to tak naprawdę da, nie? Więc teraz chciałbym wam króciutko opowiedzieć o tym badaniu Jima Collinsa, opisanym w książce Good to Great, opowiedzieć o tym, co on zrobił i jakie były z tego wnioski. Okay? I mam nadzieję, że tutaj zobaczycie bardzo jasne powiązanie tego, o czym rozmawiamy, z wynikami tego badania. Jim Collins w pewnym momencie wziął pod, na warsztat po prostu dane giełdowe firm z Stanów Zjednoczonych i był zainteresowany bardzo specyficzną grupą firm. Szukał danych firm, które miały bardzo dobre wyniki finansowe. Oni wzięli pod uwagę cumulative stock return. Nie jestem pewien, czy to po polsku będzie kumulowana stopa zwrotu, ale generalnie idea tego jest taka, że ten wskaźnik działa w ten sposób, że jeśli tutaj zainwestowałem, czy widzicie mój kursor? Halo, słyszycie mnie? Tak, słyszymy cię cały czas. Ja się po prostu włączyłem, żeby cię było lepiej widać. Natomiast tak, widzimy kursor. Widzicie mój kursor, tak? No więc tutaj jest taka sytuacja, jeśli tu w 65 roku ktoś wsadził dolara w akcję pewnej firmy, to tutaj na samym końcu miał zwrot z tego 471 funtów, tak? Tak generalnie działa cumulative stock return. Ona mówi po prostu o takim, o stopie zwrotów skumulowanej w latach. Więc czego oni szukali? Oni sobie patrzyli na ten wskaźnik cumulative stock return i szukali firm, które na początku były generalnie na średniej rynkowej, tak? Albo nawet troszeczkę poniżej średniej rynkowej. Co więcej, szukali firm, które w pewnym momencie miały taki jasny punkt, transition point, on to nazwał, chodzi o taki punkt przejścia, taki jasny punkt, od którego te firmy zaczęły rosnąć. I teraz uwaga, on szukał firm, które urosły przynajmniej trzykrotnie, były trzykrotnie lepsze w ujęciu tego cumulative stock return od średniej rynkowej i utrzymały tę przewagę przynajmniej przez 15 lat. No i teraz, okej, dlaczego tak? No, dlaczego trzy razy? No, wziął sobie firmy takie jak Boeing, Hewlett Packard, Intel, Johnson & Johnson, Pepsi, Coca-Cola, Walmart, tak? Tego typu firmy, które wszyscy znamy, które wiemy, że one są świetne. No i jak sobie sprawdził ten cumulative stock return, no to okazało się, że dla tych firm ten wskaźnik był 2,5 razy. One były 2,5 razy lepsze niż średnia rynkowa. No to Jim powiedział, okej, no to w takim wypadku szukajmy firm, które są trzy razy lepsze, tak? No i teraz czemu 15 lat wzrostu? On chciał mieć 15 lat utrzymany ten wskaźnik z tego względu, żeby odsiać przypadkowych szczęściarzy. Wiecie, takim firmom, który się trafi wzrost, są firmy, które czasem urosną, ale później już nie są w stanie tego wzrostu utrzymać. Nie rozumieją tak naprawdę powodów, dla których im się udało, tak? I co jeszcze ciekawego, oni generalnie byli zainteresowani firmami, które przeszły przemianę, a nie branżami, które przeszły przemianę, więc jeśli mieli jakąś firmę, która rosła w ten sposób, opisany powyżej, utrzymała tą przewagę przez 15 lat, ale jednocześnie branża, w której działała ta firma, rosła razem z nimi w ten sam sposób, to oni wyrzucali tą firmę z badania. Tak? Wybrali sobie później firmy porównawcze, szukali firm z tych samych branż o podobnej wielkości, o podobnym dostępie do zasobów w czasie tego punktu przejścia, ale szukali takich firm, które nie wykonały tego skoku, tak? I pytanie, jakie sobie zadali, ok, co te firmy, które przeszły drogę od firmy dobrej do wspaniałej, mają wspólnego z sobą, a co ich systemowo odróżnia od firm porównawczych? Znaczy, nie wiem, czy mnie dobrze rozumiecie, jaka jest idea tego. To znaczy, wyobraźmy sobie, że chcemy sprawdzić, nie, mamy sportowców na olimpiadzie, tak? I chcemy sprawdzić, co się dzieje, że no, ci naprawdę dobrzy wygrywają medale, tak? No i zaczynamy ich sobie badać, no i patrzymy, że wszyscy mają trenerów. No, zaczynamy się cieszyć, mówimy, dobra, fajnie, okej, mamy coś, tak? Trenerzy, mają trenerów. No, ale później zaczynamy badać te firmy, tych sportowców, którzy nigdy nie zdobyli żadnego medalu, no i też odkrywamy, że oni mają trenerów. Więc tak naprawdę to, co musimy tutaj zrobić, musimy sprawdzić, co wspólnego mają z sobą ci ludzie, którzy wygrywają medale, co ich systemowo odróżnia od tych, którzy nigdy medalu nie wygrali. Tak? Tak. No więc tutaj,
Tak, tutaj to jest dokładnie ta logika, ta metodologia, którą oni tutaj zastosowali, więc mieli tak naprawdę grupę firm, które miały niesamowite wyniki, zupełnie były ponadprzeciętne, mieli grupę firm porównawczą, które startowały z bardzo podobnego poziomu, ale no z jakiegoś powodu tego skoku nie zrobiły. I tam jeszcze wyszła im taka niewielka grupa firm, też bardzo ciekawych, o tym nie będę dzisiaj mówił, ale o tym możecie przeczytać w książce, które zaczęły, miały ten transition point, miały ten punkt przejścia, zaczęły rosnąć, ale w pewnym momencie ta zmiana tak jakby nie została utrzymana i one wróciły z powrotem do jakichś tam poziomów rynkowych albo nawet gorzej. No i teraz, co zespół Jima Collinsa znalazł? Kiedy zacząłem to analizować, te firmy, które miały ponadprzeciętne wyniki, ja już może przestanę tutaj, znaczy to może jeszcze słowem komentarza. Tutaj zobaczycie ten górny wykres, te firmy good to great, czyli te firmy, które przeszły tranzycję i utrzymały ten wzrost, tą swoją świetność na rynku, no to one tutaj, zobaczycie ten wykres, ja go teraz kursorem pokazuję, on jest tutaj, tak? Jeden funt zainwestowany tutaj w 65 roku, w roku 2000 generował 471 dolarów. Firmy, które były porównywane, one są tutaj. Jeden funt zainwestowany w nie w 65 roku generował 93 dolary tutaj w roku 2000. A general market, to jest to, jak działał rynek, średnia rynkowa, to było 56 dolarów. Okay? Czyli tu jest jasne pokazanie, że te firmy, które oni wyselekcjonowali, no jeśli chodzi o wyniki finansowe, są po prostu absolutnie fantastyczne, biją po prostu wszystko na głowę, tak? Dokładnie. Dobra, to ja tutaj kończę to dzielić ten ekran, będzie mi łatwiej, bo będę teraz widział znowu, źle mi się mówi do ekranu, do wykresu, kiedy nie widzę ludzi, no. Dobra, nie. No i teraz popatrzyli sobie na te firmy, na te good to great companies, popatrzyli na te firmy, które miały takie świetne wyniki i zaczęli szukać, co jest wspólnego w tych firmach. I co było największym zaskoczeniem dla Collinsa, on sam o tym pisze w książce, największym zaskoczeniem było to, że za każdym razem trafiali na senior managera, na bardzo specyficznego senior managera, wykazującego się pewnymi specyficznymi zaletami, pewnymi specyficznymi cechami charakteru. Oni nazywali ten profil managera managerem piątego poziomu. Jak w największym skrócie można opowiedzieć o tym menedżerze piątego poziomu? To jest człowiek, który nie ma ego. Nie ma ego osobistego, on służy swojej organizacji. Nie zrozumcie mnie źle, to są ludzie, którzy byli szalenie ambitni, oni byli bardzo ambitni, ale ich ambicja była ukierunkowana na organizację, a nie na zaspokajanie ich własnego ego, tak? Co ciekawe, byli bardzo skromni, w niektórych wypadkach nawet byli opisywani jako nieśmiali, ale jednocześnie pełni takiej profesjonalnej woli i siły do robienia tego, co trzeba zrobić w danym momencie, tak? Żeby uczynić ich organizację lepszą. Zaskakujący miks, nie? Mamy cichego, spokojnego faceta, który jednocześnie nie ugnie się przed niczym, jeśli wie, że trzeba coś zrobić, to on po prostu zrobi wszystko, żeby to zrobić, nie? Co jeszcze ciekawego, byli bardzo pokorni, a jednocześnie nieustraszeni, zostali dokładnie opisani jako nieustraszeni. Rzemieślniczo pracowici i zawsze chętni do tego, żeby docenić zespół, jeśli sprawy szły dobrze i wziąć odpowiedzialność za to, jeśli sprawy szły źle. Co ciekawe, tak jak mówię, no Collins w ogóle nie chciał się jakoś specjalnie w ogóle koncentrować na badaniu przywództwa, ale po prostu mówi, że te dane były przytłaczające. Po prostu jak zaczęli robić wywiady z menedżerami, to po prostu te profile no, wyskoczyły niemal z wyników badań, tak? No więc to jest ta sprawa. Menedżer piątego poziomu to była cecha wspólna wśród wszystkich tych najwspanialszych firm. Co jeszcze? Pewna bardzo specyficzna cecha kulturowa, która łączyła wszystkie te firmy. Koncentracja na faktach, na widzeniu rzeczywistości, jaką jest. Oni nawet używają takie sformułowania, koncentracja na brutalnych faktach. Oni nawet mówią o takiej fanatycznej koncentracji, tak, na tym, jak wygląda rzeczywistość. Gdzie przestaje się liczyć, czy facet, który jest na górze firmy, czy on lubi jakiś pomysł, czy on nie lubi. Liczy się to, jakie dowody są na stole. Tak? I to jest bardzo ciekawy element kultury, który łączył te wszystkie firmy. Co to też w praktyce znaczyło? To znaczy, że jeśli ktoś w organizacji tak naprawdę miał fakty w ręku, miał jakieś dowody na poparcie swoich pomysłów, to
ta kultura była tak skonfigurowana, cały system firmy był tak skonfigurowany, że taka osoba musiała być wysłuchana, tak? Jeśli miała informacje, które nie były, nie mogły być zignorowane, to ta osoba miała pewność, że dotrze do właściwych osób we właściwym czasie z właściwą informacją. Co ciekawe, ta koncentracja na brutalnych faktach łączyła się, być może troszkę paradoksalnie, jednocześnie z taką wiarą w to, że damy radę, że poradzimy sobie niezależnie od okoliczności. I to, nie zrozumcie mnie źle, to nie była taka brawura w wykonaniu tych firm, tak? To było znowu ta świadomość tego, że sobie poradzimy, takie pozytywne podejście do rzeczywistości, ono było oparte o proces. Tak, no Lucyno, tak, naprawdę. To powiem wam szczerze, że ta książka zmieniła mój sposób myślenia o biznesie. Polecam ją gorąco. O czym tam mówiłem? Mówiłem o pozytywnym nastawieniu do rzeczywistości. Te pozytywne nastawienie do rzeczywistości nie było tam, wiecie, takie oderwane od faktów, takie na zasadzie hura, wszystko się uda, będzie wspaniale. Ono było bazowane na doświadczeniach i na procesie, które te firmy przeszły, na dowodach, że my potrafimy, mamy zasoby, mamy intelektualną dyscyplinę do tego, żeby sobie poradzić z różnymi po prostu sytuacjami, które nam się tutaj przydarzą. Więc nawet jeśli te fakty pokazują, że ten świat jest trudniejszy niż byśmy chcieli, my wierzymy, że potrafimy sobie z tym poradzić. Co jeszcze było wspólnego? Wolność i odpowiedzialność. Ja nie wiem, jak to dobrze przetłumaczyć. Jest takie pojęcie freedom in a framework, czyli tak jakby taka wolność, ale w zasadach, ograniczona jakimiś zasadami, tak? No ja na pewno jestem przekonany, że tutaj mnie bardzo dobrze zrozumiecie, no każdy z nas jest jakoś ograniczony, tak? Funkcjonujemy w jakiejś firmie, mamy jakieś zasoby, coś możemy zrobić, czegoś nie możemy zrobić, tak? Bardzo często, kiedy rozmawiam z jakimś zespołem, no nie wiem, ludzie mają bardzo fajne pomysły, no ale hej, jesteśmy gdzie jesteśmy i na pewne rzeczy nas stać, na pewne rzeczy nas nie stać. Więc tutaj ta koncepcja tej wolności i odpowiedzialności za czyny była bardzo dobrze we wszystkich tych firmach wdrożona. To była ta wolność ograniczona zasadami, tak? Wolność w ramach frameworku. Co jeszcze? Dyscyplina. Dyscyplina intelektualna i dyscyplina akcji. W momencie, jeśli w tych firmach ludzie dochodzili do wniosku, że trzeba coś zrobić, potrafili te rzeczy robić, tak? W momencie, jak już mieli fakty, mieli dane, wiedzieli, że trzeba zrobić A, to po prostu ta organizacja robiła A i się nad tym już nie zastanawiała i nie było tutaj żadnych wymówek, tylko była po prostu akcja. Dobra, co jeszcze ciekawego? I to jest, przyznam się szczerze, coś, co mnie wstrząsnęło, kiedy to przeczytałem. Pozwólcie, że łyknę yerbę. To jest mój substytut kawy. Wiecie, kiedy ja zaczynałem swoją karierę jako menadżer, kiedy uczyłem się tych wszystkich rzeczy, no, taka koncepcja, która panowała, była taka, że najpierw musisz mieć świadomość tego, jakie są cele, później musisz rozbić sobie te cele jakoś na zadania, tak? Opisać te cele zadaniami, które muszą być wykonane, a potem szukasz ludzi, którzy są w stanie no, zrealizować te zadania, tak? Tam, w tych najlepszych firmach, ta logika była zupełnie na odwrót. Ta logika była najpierw kto, a potem co. Najpierw szukasz właściwych ludzi, a z właściwymi ludźmi poradzisz sobie z każdym zadaniem. I to ta filozofia była w taki prosty sposób opisana: właściwi ludzie na właściwych miejscach do autobusu, a ci niewłaściwi ludzie z autobusu, tak? Po prostu wkładamy tych ludzi, których chcemy mieć, którzy są dobrzy. I to jest bardzo specyficzna sprawa, bo to on nie nazywa tego tymi słowami, ale ja bym to, posługując się moim językiem, opisał jako socjalizację kulturową, tak? Oni mniej zwracali uwagę na to, jakie ktoś ma kompetencje, jakie ktoś ma umiejętności, jaką szkołę skończył, jaki ma certyfikat, jakie ma doświadczenie. Bardziej ich interesowały te jakości, te cechy personalne, psychologiczne, charakter. Słucham? Kim jest? Tak, dokładnie tak, bo teraz facet, który chce, który wie, kim jest, który chce coś konkretnego zrobić, on będzie to robił. On jest naturalnie samo zmotywowany, tak? A teraz facet, który nie wie, co chce robić, nie wie, jak chce robić, nie wie, kim jest, on może mieć wspaniałe CV, ale no, on będzie potencjalnie generował znacznie więcej problemów niż taki człowiek, o którym wspomniałem wcześniej. No? Dokładnie, to trochę jak Kirk ze Star Treka, z tym mikrofonem dzisiaj. Jest taki przykład podany w tej książce, że rekrutowali kogoś, nie pamiętam już na jakie stanowisko, może to nie jest istotne, ale chodziło o to, że nie patrzyli na te kompetencje w CV, tylko popatrzyli, przez co przeszedł ten człowiek. Ten człowiek przeszedł przez
dwa, no, był podczas II wojny światowej, go dwa razy złapali i dwa razy uciekł, więc ten człowiek, który rekrutował w tej firmie, powiedział, że no, to, jakie ma kompetencje, jest tutaj drugorzędne. Skoro on przeszedł przez to na wojnie, to ten charakter, który on ma, to jest to, czego my potrzebujemy, nie? Więc to jest to zupełnie inne patrzenie na rekrutację. Tak. No. I to powiem wam szczerze, że ta idea tego, żeby daj sobie spokój tak naprawdę z kompetencjami, w sensie nie stawiaj kompetencji na pierwszym CV, tego formalnego, na pierwszym miejscu, tylko patrz na człowieka i najpierw szukaj właściwego zespołu, była dla mnie jakimś przełomem w pewnym momencie mojego życia. I powiem wam szczerze, to się też potwierdziło, że wielokrotnie później, kiedy pracowałem z zespołami, z senior managerami, bardzo wiele problemów po stronie strategii, po stronie właśnie budowy kultury organizacyjnej wynika z tego, że zespół senior managerów jest niezgrany. Nie jest zespołem w gruncie rzeczy, tak? Jest tylko zbiorem indywidualności, które próbują realizować jakąś własną agendę, jakiś własny plan mają, po prostu pomysł na firmę. A no nie da się, kurczę, zrobić czegoś takiego jak dobra, porządna firma, szczególnie troszkę większa, jeśli zespół menedżerów nie pracuje jak zespół. Tak? Dobra, co jeszcze było ciekawego? To były takie rzeczy wspólne, jeśli chodzi o te wartości, jeśli chodzi o koncepcję, o kulturze dyscypliny, też mówiłem, nie? Mówiłem. Co jeszcze? Okazało się, że wszystkie z tych firm mają bardzo dobrze opracowaną, i teraz kiedy mówię opracowaną, nie chodzi mi o takie, wiecie, że tam sobie gdzieś ktoś coś napisał na ścianie, jakieś hasło, tylko dobrze opracowaną, to znaczy dobrze przemyślaną i wdrożoną w organizacji na wszystkich poziomach. Misję, taki purpose, taki cel, coś, co powoduje, że ta firma działa, inne oczywiście niż tylko i wyłącznie zarabianie pieniędzy, i coś, co oni nazwali core values. I co ciekawe, tutaj te wartości, te core values, wartości rdzeniowe, takie najważniejsze, one były w każdej z tych firm, ale one z każdej z tych firm były inne. Tak? Czyli mamy tak jakby dwa zespoły tutaj wartości. Jedne są wspólne i one są takie jak na przykład właśnie ta koncentracja na brutalnych faktach, i drugi zestaw wartości specyficzny dla danej firmy. Każda z tych firm miała inny zestaw wartości tutaj, ale co je charakteryzowało, one były i one były dobrze wdrożone poprzez organizację. Przez całą organizację one napędzały te wartości, tą organizację. Dobra, co jeszcze? To jest taka troszeczkę bardziej strategiczny taki temat. Oni mieli dosyć specyficzne podejście do strategii, czy może taki sposób myślenia o firmie. Mianowicie zadali sobie wszystkie te firmy zadały sobie w pewnym momencie pytanie, ok, w czym możemy być najlepsi na świecie? Co nas tak naprawdę pasjonuje? I na czym możemy zrobić pieniądze? I tak naprawdę jak sobie wyrysowali takie trzy zbiory, to ten sweet spot, to przecięcie tych zbiorów, to było dokładnie to, co oni robili. I to znowu nie zawsze się wydarzyło świadomie, co ciekawe. Bardzo często, jak on tam opisuje, że dopiero w momencie, kiedy był prowadzony wywiad, to ktoś tak naprawdę dostrzegał, że to się wydarzyło, tak? Ale we wszystkich tych firmach ten scenariusz się tak naprawdę powtórzył. Mieli jeszcze bardzo specyficzne podejście do technologii. O tym może nie będę mówił, tylko wspomnę o tym w taki sposób, że technologia sama w sobie nie była dla nich motorem zmiany, była tylko narzędziem. Okay? Narzędziem po prostu do zmiany, a nie takim źródłem, które powodowało, że przychodzili jakąś zmianę. Co również znaleźli, że co firmy, to było dosyć zaskakujące dla nich, mianowicie okazało się, że te firmy, te naprawdę świetne firmy, nie poświęcały więcej czasu na strategię niż firmy, z którymi je porównywano. Poświęcały, miały dobrze przygotowane strategie, to było zrobione porządnie, ale nie ma dowodu na to, że te firmy good to great spędzały więcej czasu albo więcej zasobów opracowując strategię. To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Co jeszcze? Firmy, te najlepsze firmy, o których mówimy, niewiele wagi przywiązywały do zarządzania zmianą i do motywowania ludzi. No, ale tutaj wydaje mi się, że odpowiedź już znamy, nie? Ta socjalizacja kulturowa i te dopasowanie ludzi, szukanie ludzi o specyficznym profilu, którzy wiedzą, kim są i dlaczego pracują, powodowało, że tam nie było powodu do tego, żeby trzeba było, nie wiem, tych ludzi jakoś motywować, tak? Oni byli samozmotywowani. Dobra, co jeszcze? Wniosek jeszcze taki końcowy, jaki on miał, brzmiał w taki sposób. Wspaniałość nie jest funkcją okoliczności, jest wyborem.
Tak, to się nie dzieje przypadkiem. To jest wybór, to jest ciężka praca. I on, ja tego tutaj nie mam, ale jak sobie popatrzycie do książki, on pokazuje, jak ta tranzycja wyglądała. To nie było tak, że sobie tutaj przychodzi jakiś menedżer i tu bam, nagle mamy wspaniałą firmę, tak? To jest 5-10 lat powolnych wzrostów, ciężkiej pracy. No i potem jest na przykład kolejne 5-10-15 lat wspaniałych wyników utrzymywanych po prostu przez długi czas, tak? Więc kultura organizacyjna i to, co się koło kultury robi, to jest inwestycja długoterminowa. Trzeba mieć tego świadomość. Dobra, patrzę sobie szybciutko w moje notatki, czy coś tutaj jeszcze... Tutaj ja w czasie dopowiem, że konsekwencja tego, że ten lider był pozbawiony lub miał takie symboliczne to ego, była taka, że ci ludzie po prostu mogli wzrastać i tam te decyzje w tych firmach były podejmowane w zupełnie innym trybie. Tam była wręcz taka dyskusja, gdzie w cudzysłowie się wręcz kłócili ci ludzie między sobą, ale dochodzili do wspólnych wniosków i każdy był z tego zadowolony. Każda perspektywa w firmie była uwzględniona, przez to no, mieli pełną informację tego, co się dzieje. W kontrze do tego, gdzie inne porównywalne firmy z tamtego okresu, które nie odniosły takiego sukcesu. Tam na ogół był jakiś lider charyzmatyczny, który w momencie, kiedy odszedł albo nie było w tej firmie, no to ta firma upadała lub schodziła w dół, bo nie było tej jednej osoby, która była kluczowa. Oni opisali tych charyzmatycznych liderów jako geniusza z tysiącem pomocników. Tak, tak. Geniusze z tysiącem pomocników wcześniej czy później kładli firmę w taki lub w inny sposób, nie? I teraz nie wiem, czy widzicie korelację między tym badaniem, a tym, o czym rozmawiamy, tak? Bardzo specyficzna inwestycja w tą miękką część biznesu, w kulturę organizacyjną, tu akurat jeszcze w pewne specyficzne rozwiązania kulturowe spowodowała, że długofalowo te firmy wygrały i te firmy przebiły po prostu wszystko, co jest na rynku amerykańskim. Więc jeśli ktoś mi mówi, okej, Witold, ale czemu ja się powinienem zajmować kulturą, czemu ja o tym powinienem myśleć? No jeśli ten element taki ludzki jakoś kogoś nie pociąga albo nie widzi w tym jakiegoś większego sensu, no to pieniądze, tak? To się wcześniej czy później po prostu przekłada na pieniądze. Więc zdrowa kultura długofalowo, ona też, nawet jeśli się nie przełoży na tak wspaniałe wyniki, no bo umówmy się, tych firm tam było chyba 11, tak? Więc tych firm najlepszych z najlepszych to nie były setki tysiące firm, to była stosunkowo mała grupa firm, ale nawet jeśli te wyniki nie są tak wspaniałe, to w dalszym ciągu mamy korzyści ze zdrowej kultury organizacyjnej. Przyciągamy najlepszych ludzi, pozwalamy im się rozwijać i taka zdrowa kultura organizacyjna jednocześnie zaczyna wypychać ludzi tych, którzy nie pasują do zespołu. Dobra kultura organizacyjna pomaga ludziom wchodzić w obowiązki i skraca ten proces onboardingu, takiego wprowadzania, wdrażania pracownika w jego obowiązki, tak? Kultura dobra organizacyjna wspomaga też relacje i to, w jaki sposób interakcje międzyludzkie, tak? Wzmaga zaangażowanie pracowników, zamienia pracowników w, ja nie wiem, czy to funkcjonuje w języku polskim, takich adwokatów firmy, takich ewangelistów firmy? Ambasadorów bardziej. Ambasadorów, o super, dobra. Takich ambasadorów, ale też wewnętrznych ambasadorów i takich zewnętrznych ambasadorów, tak? Ludzi, którzy no właśnie są skoncentrowani na firmie, na tym, żeby w tej firmie działo się lepiej w środku, a jednocześnie są w stanie tą firmę reprezentować w odpowiedni sposób na zewnątrz, to się zaczyna dziać naturalnie, tak? Dobra kultura organizacyjna powoduje, że zespół, ci ludzie, którzy pracują w firmie, zaczynają się zmieniać rzeczywiście w jeden zespół, tak? Dlaczego? Bo kultura daje im ten code of conduct, te zasady postępowania. My rozumiemy, że jest jakaś struktura, że są, nie wiem, szefowie, jest jakaś, każdy ma jakąś swoją rolę przypisaną w organizacji, ale to nie zmienia faktu, że my jesteśmy jednym zespołem i my mamy wspólny język i potrafimy się komunikować między sobą, tak? To jest bardzo ważne, szczególnie wtedy, kiedy firma jest no, taka bardzo różna, w sensie różnorodna, kiedy na przykład ludzie się różnią, mają różny background, na przykład narodowy, tak? To jest bardzo istotny element, bo to daje nam tak naprawdę narzędzie do tego, żeby pomóc tym ludziom się podogadywać, ludziom, którzy mają kompletnie różne podejścia i wyszli z kompletnie innych kultur narodowych. No i co jeszcze? Dobra kultura też będzie zmniejszała stres i będzie pomagała zapobiegać konfliktom.
a jeśli już wystąpią, to pomoże je rozwiązać. Nie? To są najważniejsze korzyści, one nie są jedyne. Wydaje mi się, że też warto zauważyć, że poszczególne elementy kultury, czy takie wartości kulturowe, które są wdrażane, mogą oddziaływać na jakieś specyficzne metryki firmy, tak? Na przykład tam w pewnym momencie w tej książce jest podany przykład w stalowni, tak? Oni tam mieli jako jedną z wartości dokładność chyba, czy precyzję, tak? No i to wpłynęło po prostu natychmiastowo na bardzo dobrą jakość produktów i na niski poziom skarg ze strony klientów, tak? No i teraz popatrzcie, to są plusy, ale teraz my możemy obrócić tą sytuację i zaniechania kulturowe albo promowanie, co też się czasem może zdarzyć, takich jakichś nieoptymalnych elementów, mogą tą sytuację odwrócić, kompletnie odwrócić. To znaczy zamiast przyciągać dobrych ludzi, my możemy zacząć przyciągać ludzi złych i wypychać tych dobrych, tak? Możemy sprawiać, że pracownicy będą wybierać jakieś nieefektywne interakcje albo wręcz destrukcyjne akcje podejmować, wręcz czasem może nawet sabotować działalność naszej firmy, tak? Nasi pracownicy mogą stać się krytykami firmy, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Zła kultura organizacyjna będzie generowała tak naprawdę konflikty, będzie potęgowała stres tak naprawdę, więc to wcześniej czy później też doprowadzi do wypalenia i jeszcze wielu innych tutaj konsekwencji. Tak, Łukaszu? Pytanie się pojawiło od Kuby. O pytanie... To ja przeczytam. To ja mam pytanie o firmach, które osiągnęły sukces, ale znamy je jako te, które mają takiego dość charyzmatycznego przywódcę. Amazon, Microsoft, Facebook i tak dalej. Czy tylko my ich widzimy jako przywódców, a jednak organizacja wygląda w środku inaczej? Czy może inne czynniki wpłynęły na sukces? I też ode mnie przypominam, że jest już po 10, więc proponuję przejść do case study. Dobra. Pytanie, tak. Słuchajcie, bo... Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby komentować, no nie wiem, profil jakichś dyrektorów Amazona, Microsoftów czy Facebooka, bo nie mam badań tutaj na ten temat. Może być czasem tak, że patrzymy na jakichś ludzi, którzy są przedstawiani jako geniusze, a tak naprawdę w środku ta firma nie wygląda dobrze, nie? Albo ten sukces jest no, okupiony bardzo dużymi kosztami tak naprawdę ludzkimi. Gdzieś tam się dzieją bardzo niefajne rzeczy. Może być też tak, pamiętajcie o tym, że my możemy widzieć jakąś rzeczywistość, ktoś może być pokazywany jako taki celebryta, ale w środku może być facetem, który nie ma ego, jest tak naprawdę skoncentrowany na organizacji. Nie? Nie wiem, czy to ma sens dla ciebie. Więc nie umiem odpowiedzieć na te przykłady, które podaję w swoim pytaniu, ale na pewno te dwie rzeczy się mogą wydarzyć. Nie wiem, dobra, to jeszcze szybciutko, zanim przejdziemy do case study. Czasem się właśnie ludzie pytają, okay, czy istnieje jakaś kultura idealna? No i znowu, jest jakaś, tutaj się trochę posiłkując tym badaniem Jima, jest jakiś zestaw wartości, wydaje mi się, który warto wdrażać i pewien sposób funkcjonowania jako lider, który warto wdrożyć, ale z drugiej strony jest cała ta przestrzeń, gdzie każda z tych firm musiała znaleźć swoje własne wartości, musiała wdrożyć te wartości na swój własny sposób. Więc sugerując się tym, moja odpowiedź byłaby, no nie ma jakiejś idealnej kultury, którą można wdrożyć wszędzie, która zagwarantuje sukces. To jest trochę jak ze strategią. Każda z firm musi wypracować swój własny model biznesowy, przetestować go, sprawdzić, wdrożyć, no i wtedy może funkcjonować. Nie? To tak jeszcze tutaj może się zadam takie pytanie. Okej, czy przeniesienie kultury organizacyjnej, gdyby oczywiście to było możliwe, tak, nie? Jeden do jeden, przeniesienie kultury organizacyjnej Amazona do Apple, tak, do tego, spowodowałoby, że Apple by działał lepiej czy gorzej, nie? Jak myślicie? Lepiej. Myślisz? Ja nie jestem pewien. Nie wiem, jakby ten proces miał wyglądać, nie? Ale... No ale zakładając hipotetycznie, że możemy tak wziąć tą kulturę, wiesz, tak jakoś jakimś takim cudowną różdżką magiczną po prostu przenieść, nagle bam, ci ludzie w Apple zaczynają funkcjonować tak jak, nie wiem, ludzie w magazynach Amazona na przykład, nie? Tak, a to kompletna zmiana. Nie, to nie zadziała. Nie? Więc nie każda z tych firm tak naprawdę wypracowuje, że tak powiem, musi wypracować swój własny zestaw wartości, swoją własną kulturę, żeby jakoś tam sobie funkcjonować w taki sposób, w jaki chce działać. No dobra. To może teraz kilka pytań, nie? Bo gadam, a jakbyśmy kilka pytań wyświetlić i sobie wtedy będziemy rozmawiać o case studies. My jesteśmy na bieżąco z pytaniami, także spokojnie możemy lecieć. Tak? O, okej.
No okej, okay. Dobra. Pierwsza sprawa, bo wiecie, bo teraz jest sytuacja taka, że ja pracuję głównie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, więc tam bardzo często jest tak, że nie ma zasobów, nie ma czasu, nie ma też często świadomości na to, żeby robić jakieś takie duże analizy, tak? Jakieś takie poważne badania. Bardzo często menadżerowie są zainteresowani jakimiś takimi praktycznymi narzędziami, które pozwalają im mieć wgląd w sytuację, pozwalają im no, mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje w firmie. Ja przyznam się szczerze, ja jestem praktykiem, ja też jestem zainteresowany jakimiś konkretnymi rozwiązaniami, tak? Znaczy, w sensie mogę sobie tam poczytać książkę taką albo inną, poznać taki albo inny model, ale koniec końców mnie interesuje, co ja z tym tak naprawdę mogę zrobić, w jaki sposób mogę pomóc firmie, z którą pracuję. I zdecydowanie najlepszą rzeczą, od której warto chyba zaczynać, jest próba zmapowania sobie tego, co się dzieje aktualnie w organizacji. I teraz można to zrobić na kilka sposobów. Generalnie chyba jednym z takich najciekawszych, szybkich narzędzi do tego, żeby zobaczyć, co się dzieje, są tak zwane pulse checki. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Takie sprawdzenie pulsu organizacji. To jest taki koncept chyba stosunkowo nowy. Ja go używam od dobrych kilku lat. Generalnie idea jest taka. My jako menedżerowie mamy pewien specyficzny ogląd sytuacji, tak? Ja jako partner, ja jako konsultant też nie będę w stanie widzieć wszystkiego. Nasi pracownicy mogą widzieć kompletnie inaczej tą rzeczywistość, którą my widzimy w jakiś określony sposób, tak? Co więcej, może być też tak, że w pewnych konkretnych sytuacjach oni nam mogą nie chcieć powiedzieć tego, jak tą rzeczywistość postrzegają. Mogą po prostu nie mieć do nas zaufania i to trzeba zawsze brać pod uwagę, więc ideą pulse checku jest zadawanie regularne jakichś takich prostych pytań, szybkich pytań wszystkim i próba interpretacji odpowiedzi w taki sposób, no, żeby widzieć, co się dzieje w organizacji. Zazwyczaj taki pulse check jest przeprowadzany, no, na przykład nie wiem, raz na kwartał, raz na miesiąc, tak? On nie może być robiony za często, on ma najczęściej jakąś formę takiej szybkiej ankiety. I na przykład pytaniem, które jest zadawane, jest takie pytanie, na przykład, no nie wiem, na skali od 0 do 10, jak bardzo jest prawdopodobne, że rekomendowałbyś pracę w naszej firmie swojemu koledze lub komuś z rodziny? No i teraz, jaka jest idea za tego rodzaju pytanie? No bo domniemanie tutaj jest takie, jeśli ktoś jest zadowolony i czuje się dobrze w naszej firmie, no to on prawdopodobnie powie tak, no pewnie, ja zaproponowałbym pracę osobom, o które się troszczę, tak? Jeśli tutaj w tej firmie naszej coś jest nie tak, no to prawdopodobnie on tutaj powie, no nie, no raczej nie, no daj spokój, nie? Ja się sam tutaj męczę, co mojego kumpla miałbym tu ściągnąć, żeby męczyć tak samo jak ja, nie? Innym ciekawym pytaniem, które można zadać, właśnie, idea tych też podszeków jest taka, żeby zadawać, robić to przez jakiś czas regularnie, bo wtedy zaczynamy widzieć pewien trend. I to też może być fajne narzędzie diagnostyczne, które dosyć szybko daje nam informację, że coś się złego dzieje, no bo jeśli na przykład, nie wiem, przez ileś tam miesięcy mamy średnią, ludzie tam nam mówią, że tak, że generalnie chcieliby rekomendować swojej rodzinie pracę w naszej firmie, a nagle w pewnym miesiącu nam to bardzo mocno spada, no to mamy jakiś sygnał, że tu się coś mogło wydarzyć, nie? Trzeba tutaj jakieś małe śledztwo zrobić i badanie. Te pytania oczywiście, one mogą być dobrane, powinny być dobrane indywidualnie do każdej firmy, to nie musi być jedno pytanie, to może być zestaw pytań. Chodzi tylko o to, żeby to było coś, co da się wypełnić szybko, żeby tych ludzi nie zamęczyć, nie? Żeby to nie było 20 pytań i kwestionariusz, którego wypełnienie trwa 40 minut, to musi być coś, co da się zrobić w 3 do 5 minut. Innym takim pytaniem, które ja generalnie też bardzo lubię, jest następujące pytanie. Jeśli miałbyś zakończyć współpracę, jeśli miałbyś zwolnić się, co byłoby powodem tego? Jeśli te ankiety są anonimowe, bo powinna być anonimowa, powinno to powodować, że jeśli ta ankieta będzie, no właśnie, jak uzyskać odpowiedź szczerze na pulse checking, bardzo fajne pytanie. Pierwsza sprawa, anonimowość ankiety, wydaje mi się, powinna być zapewniona. I druga sprawa, tutaj ludzie zazwyczaj uczą się po kilku iteracjach, że mogą odpowiadać szczerze, nie? Jeśli nikt tam nie robi, nie wyciąga z
tego tytułu jakichś negatywnych, nie próbuje ich karać tak naprawdę za wyrażenie opinii w taki lub inny sposób, no to oni się uczą, że okej, możemy w miarę bezpiecznie odpowiadać szczerze na takie pytania, nie? I mówię, no słuchajcie, no to nie jest tak, że to jest jakieś idealne narzędzie, które nam pozwoli zmierzyć po prostu to, co się dzieje w firmie idealnie, ale ono może dać nam jakiś feedback, jakiś szczery insight po prostu w to, co się dzieje i możemy na przykład zacząć obserwować pewne wzory, pewne problemy. Okej? Innym narzędziem, które ja bardzo lubię, jest mapa kultury. Ona jest bardzo praktyczna. Mapa kultury. Czy ja będę w stanie pokazać? No nie, nie będę w stanie pokazać, ale to nie jest duży problem. Opowiem o tym, jeśli pozwolicie. Mapa kultury, bo teraz tak, jeśli przychodzimy i chcemy pracować jakoś z kulturą, chcemy coś zrobić, no to fajnym pomysłem byłoby spróbować sobie zmapować przynajmniej nasze rozumienie tego, co się dzieje w naszej firmie. I teraz samo narzędzie jest tylko pretekstem, chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli, liczy się proces tak naprawdę, liczy się to, co my zaczniemy robić z ludźmi i w jaki sposób będziemy to robić. No więc bardzo często jest tak, że kiedy zaczynam pracować i tą mapę, a właśnie, tą mapę można użyć przechodząc, że tak powiem, organizację z góry do dołu, albo można spróbować tej mapy użyć przechodząc organizację z dołu do góry, nie? Jednym z tych sposobów można, że tak powiem, przeprowadzić badanie tą mapą po prostu poszczególnych poziomów organizacji i móc zestawić później z sobą te wyniki, nie? Zobaczyć, jak na przykład, nie wiem, senior management team widzi swoją organizację, jak na przykład widzą to pracownicy. I teraz podkreślam, istotą jest proces. To nie jest coś, co można zrobić raz i osiągnąć jakieś idealne wyniki. Najczęściej jest tak, że pierwszy raz nie jest zbyt udany. Ludzie nie do końca wiedzą, o co chodzi, nie czują się zbyt pewnie, nie do końca rozumieją, o co chodzi. Tak? Ważne jest to, żeby użycie tej mapy zapoczątkowało pewien proces zmiany. Mapa jest generalnie bardzo prosta. Ja tutaj pokażę wam. Ona wygląda dosłownie w taki sposób. No już nie chodzi dokładnie o to, co widać, tylko chodzi o to, że to jest po prostu wielki arkusz papieru, na którym są trzy tabele, nie? To jest właśnie ta sprawa, że to, te rzeczy, które ja robię, ja się staram, żeby one były jak najprostsze. Narzędzia, które używam, żeby były jak najprostsze, bo sama tematyka kultur organizacyjnych jest bardzo skomplikowana, więc nie komplikujmy sobie rzeczy, które mogą być proste. I ta mapa opisuje tak naprawdę trzy rzeczy. Opisuje outcomes, opisuje wyniki, te porównując to do tej metafory ogrodu, te owoce, które chcemy zebrać, tak? Bo opisuje behaviors, opisuje zachowania i to są te widoczne elementy kultury, te pozytywne lub negatywne działania, te, które ludzie codziennie podejmują w firmie, te, które przynoszą później określone wyniki właśnie, tak? To jest coś, co możemy zaobserwować, powiedzieć, patrzcie, mamy na przykład problem taki, albo to działa w naszej firmie fajnie, nie? No i jest kolejna tabela, kolejny poziom, to jest enablers and blockers, czyli takie blokady i takie rzeczy, które ułatwiają pewne przeprocesowanie pewnych rzeczy w firmie, tak? Które są pomocą dla nas. I te blokady i te ułatwiacze mogą być tutaj jakimiś formalnymi lub nieformalnymi zasadami, na przykład politykami, przepisami, procedurami, jakimiś rytuałami, działaniami, regułami, wszystko to, co w jakiś sposób ułatwia albo utrudnia rozwój kultury organizacyjnej. No więc taka mapa pozwala tak naprawdę zastanowić się przede wszystkim, bo jaki jest najczęstszy problem organizacji, z którymi jakoś tam współpracuję. No najczęściej ten temat jest bardzo świeży, tak? Najczęściej menedżerowie nie mieli tak naprawdę okazji pomyśleć wcześniej na temat tego, jak wygląda ich organizacja i w jaki sposób poszczególne rzeczy, które się dzieją w firmie, wpływają tak naprawdę na kulturę organizacyjną. Więc ta mapa daje szansę na to, żeby usiąść z zespołem zarządzającym na przykład, no i sobie spróbować taką mapę zbudować. Okej, co widzimy, co byśmy chcieli, co blokuje nas, co myślimy, że blokuje naszych pracowników w robieniu tego lub tamtego, tak? Czasem jest tak, że robimy sobie dwie mapy, na przykład możemy sobie zrobić mapę pozytywną, rzeczy, które się dzieją pozytywnie albo które byśmy chcieli, żeby się działy, no i mapę taką czerwoną, taką negatywną, rzeczy, które wiemy, że się dzieją u nas i nie są dobre, no i rzeczy, które gdzieś tam się wydarzyły albo wydarzają i chcemy coś z nimi zrobić, nie? No i teraz mamy taki warsztat.
Moim podejściem, to jest generalnie sposób, w jaki ja pracuję, ja uważam, że należy angażować pracowników w tego typu działania. Więc jeśli gdzieś już na przykład sobie porozmawialiśmy z senior managerami na ten temat, byłoby fajnie zrobić coś takiego z middle managementem, tak? Ze menedżerami średniego szczebla. I wtedy zaczyna się proces nauki, bo najczęściej już wtedy zaczynają się pojawiać jakieś rozbieżności. Okazuje się, że menedżerowie średniego szczebla patrzą na tą rzeczywistość już jakoś inaczej. Nie? Teraz jeśli senior management dojrzał już do tego, żeby no, tak jakby przyjąć tą informację zwrotną i coś z nią próbować zrobić, no to to jest w tym momencie fantastyczne narzędzie do tego, żeby rozpocząć dyskusję w firmie odnośnie zmian, odnośnie tego, co powinno być zmienione, a co powinno być utrzymane. No i co dalej? No. Mam pytanie, jakie pytania, jaka jest rozmowa z tymi menedżerami średniego szczebla? Co ty badasz w tym momencie? Bierzesz taką mapę, zadajesz dokładnie takie same pytania jak menedżerom wyższego szczebla, robisz z nimi tą mapę po prostu, albo te dwie mapy na przykład, w ten sam sposób. Mhm. Tak? Więc te pytania mogą być dokładnie takie same. Co chcemy osiągnąć na przykład? Co nas blokuje w osiąganiu, no nie wiem, outcome'ów, tych wyników, które chcemy osiągnąć? Co byśmy, jakiego rodzaju zachowania są dla nas pożądane? Jakiego rodzaju zachowania są dla nas niepożądane? Czego chcemy uniknąć? Co byśmy chcieli obserwować w naszej organizacji? Później te różnice konfrontuje z menedżerami wyższego szczebla, z zarządem, tak? No tutaj jeszcze byłoby fajnie zrobić też w pewnym momencie taką mapę z pracownikami. Mhm. Nie, bo nagle się okaże, że pracownicy prawdopodobnie widzą to zupełnie inaczej. No i zaczyna się, jeśli to jest wprowadzenie tej mapy jest jakoś zaaranżowane w odpowiedni sposób i mamy świadomość, że to nie jest jednorazowe narzędzie, taka rakieta, odpal, zapomnij, tylko że to jest proces, początek procesu, to nawet po takim średnio udanym warsztacie mamy 3, 4, 5 elementów nowych, których nie byliśmy wcześniej świadomi i nagle się uczymy, że okej, nasi pracownicy wcale na przykład tej procedury nie widzą jako pozytyw, nie? Oni ją widzą jako negatyw. No i teraz na dobrą sprawę zaczyna się tak naprawdę ten proces, który jest najbardziej istotny. Jeśli już zaczynamy budować pewną świadomość, zobaczyliśmy, że pewne rzeczy nie działają tak, jak nam się wydaje, albo zobaczyliśmy, że pewne rzeczy działają tak, jak nam się wydaje, to zastanawiamy się, co z tym możemy zrobić, w jaki sposób możemy wesprzeć te pozytywne rzeczy, w jaki sposób możemy je wzmocnić, te rzeczy, które chcemy utrzymać i w jaki sposób musimy reagować na te rzeczy negatywne, tak? I tutaj, jak my z czasem stoimy? No, stoimy już tak, że 9 minut zostało, więc proponuję mocno się skompresować. Ja tutaj może w takim przypadku opowiem o takim przykładzie zastosowania tej mapy w jednej z firm, z którą pracowałem. Ta mapa pozwoliła nam tak na dobrą sprawę wygenerować już po pierwszym, już samym senior managementem, po pierwszym użyciu pozwoliła nam wygenerować listę rzeczy. List pytań tak naprawdę dla nas. Tam na przykład bardzo szybko wyszło, że senior managerowie posługują się takimi bardzo ogólnymi pojęciami. Dobry pracownik. Nie? Co to jest dobry pracownik? Więc w pewnym momencie zrobiliśmy sobie warsztat, gdzie z zarządem siedzieliśmy i zastanawialiśmy się, co to jest dobry pracownik. Kim jest dla nas dobry pracownik? Jakie ma cechy? Czego my byśmy szukali? Co jest dla nas ważniejsze? Kompetencje? Czy jakieś, no właśnie, takie cechy charakteru na przykład, tak? Kiedy zadaliśmy sobie pytanie, co to jest dobry pracownik, no natychmiastowo zadaliśmy sobie pytanie, hej, ale co to jest dobry pracodawca? Kim jest dobry menadżer, tak? No i mieliśmy kolejny gdzieś tam jakiś warsztacik, gdzie zastanawialiśmy się najpierw w swoim gronie, najpierw jako zarząd, kim jest dobry pracownik, kim jest dobry pracodawca, kim jest dobry menadżer. No a potem udało nam się spowodować taką sytuację, że oni z tymi pytaniami, bo właśnie to był pewien proces zmiany, namówiłem ich na to, oni wcześniej nie do końca robili sobie spotkania zespołowe. Więc pierwszą taką dużą zmianą, którą udało się tam wprowadzić, było to, że oni zaczęli spotykać się regularnie z ludźmi i na takich spotkaniach zespołowych już nie rozmawiać tylko i wyłącznie o pracy, tylko poruszać troszeczkę bardziej abstrakcyjne tematy. No więc jednym z takich pierwszych tematów był ten moment, w którym oni przyszli i zapytali chłopaków, ale słuchajcie, co to w ogóle jest dla was dobry pracodawca, nie?
co to jest dobry pracodawca? Jak wy sobie w ogóle wyobrażacie takiego dobrego, idealnego pracodawcy? No i natychmiastowo, oczywiście, na początku to było takie zaskoczenie, był jakiś szok i to było takie pewnie trudne dla ludzi, no ale zaczęły się pojawiać jakieś koncepty, nie? I teraz, co jest ważne, w momencie, jeśli senior management zaczyna reagować na te rzeczy, które trafiają do niego w wyniku feedbacku, tak, i ludzie zaczynają dostrzegać, że coś się w firmie zmienia, na przykład, no nie wiem, ktoś zmienia jakieś zasady albo jakieś procedury, które bardzo im przeszkadzają, albo że mają coś do powiedzenia, że mają wpływ na rzeczywistość, która ich otacza, na rzeczywistość firmową, no oni zaczynają się angażować, oni się zaczynają uczyć, że mogą bezpiecznie, to jest kwestia bezpieczeństwa psychologicznego, że mogą bezpiecznie mówić o różnego rodzaju problemach, o rzeczach dobrych, o rzeczach złych, o rzeczach, które można było poprawić i o rzeczach, które trzeba przestać robić, tak? No i znowu, to nie jest, słuchajcie, to nie jest coś, co się wydarzyło w tydzień, tak? Ten proces, ja akurat z nim pracowałem, myślę, około 3 lat. Więc tam w pewnym momencie właśnie w wyniku takich małych warsztatów, w wyniku takich małych spotkań zespołowych, w wyniku takich małych rozmów, takich codziennych rozmów, definiowania sobie pewnych rzeczy, rozmowy o wartościach definiowania, co to znaczy być proaktywny na przykład, tak? Co to znaczy dobry menadżer, kim jest dobry kolega, co to znaczy być dobrym współpracownikiem. Udało się w pewnym momencie stworzyć pewnego rodzaju code of conduct, zasady postępowania. Ja generalnie tam bardzo promowałem taką ideę kontraktowania zespołu, podpisywania takiego no, mniej lub bardziej formalnego pewnych kontraktów, umawiania się z ludźmi na jakieś konkretne rzeczy, na rzeczy, które będziemy robić i na rzeczy, których nie będziemy robić. Tak? I ważne jest to, żeby menedżer był częścią tego kontraktu i żeby miał świadomość, że on tego kontraktu nie może złamać. Nie wolno mu tego kontraktu złamać, bo to natychmiastowo przekreśla cały proces tak naprawdę, tak? No i słuchajcie, ja jeszcze jak czasem, 25 minut. Słuchajcie, bardzo ciężko mierzy się kulturę, tak? Więc ja nie jestem w stanie wam pokazać tutaj jakichś takich, no nie wiem, stoktu, prawda, diagramu, który pokazywałby na przykład, jak ta firma finansowo na przykład podskoczyła, bo tutaj akurat w tym wypadku ten wzrost firmy był też wynikiem zmiany, jakie poczyniliśmy, jeśli chodzi o obszar strategii. Ale dla mnie takim czynnikiem jakościowym, który był bardzo charakterystyczny, było to, jak ludzie wchodzili w konflikty przed tym, zanim zaczęliśmy pracę, a jak wchodzili w konflikty i rozwiązywali konflikty po tym okresie. Przed momentem, kiedy zaczęliśmy pracę z senior managementem, z menedżerami średniego szczebla i pracownikami, konflikty były o wysokiej intensywności. Tam się zdarzyło chyba ze 2 razy tak, że się zespół rozpadł. Tam się zdarzyło tak, że się kończyły po prostu sytuacje konfliktowe dużymi krzykami, aferami, awanturami, tak? Po tym czasie, kiedy zaczęliśmy pracować z ludźmi, zaczęliśmy pracować sami z sobą, zaczęliśmy ustalać pewne rzeczy, definiować, zaczęliśmy zastanawiać się, w jaki sposób te wartości, o których mówimy, powinniśmy przenieść na realne działania, po tym czasie doszło w pewnym momencie do dużego konfliktu, bo to jest życie, tak? To nie jest tak, że zawsze ładniej, przyjemniej i jest fajnie i kwitną kwiaty i latają motyle, tak? Więc doszło w pewnym momencie do dużego konfliktu, ale zmiana była taka. Zespół był w stanie sformułować oczekiwania, konkretne, precyzyjne. Menedżerowie byli w stanie zareagować odpowiednio na te oczekiwania, byli w stanie, rozmawiając z tymi ludźmi, ustalić, które z tych oczekiwań są racjonalne, a które nie do końca, których nie da się po prostu spełnić, byli w stanie przeprowadzić proces negocjacji, rozmowy po prostu, dogadania się, który spowodował, że zespół, który tam był w pewnym momencie, myślał już o wyjściu, został w firmie. I to jest taka dla mnie, wiecie, zmiana jakościowa, tak? Że najpierw mamy firmę, w której są konflikty, które się kończą straszną aferą, a potem mamy sytuację, w której menedżerowie i pracownicy są już na takim poziomie, że są w stanie się dogadać i porozumieć. Nawet jeśli to jest trudne, nawet jeśli to jest niełatwe, no to jest ta różnica. Ma to jakiś sens dla was? Jest to efekt, który jest mierzalny. Mimo wszystko można nawet skwantyfikować ilość kłótni w zespole i ilość rozwalonych, że tak powiem, zespołów w skali tam kwartału. Ale jest to jakiś taki wskaźnik jakościowy. Niezadowolenie pracowników, czy jest to brak kultury wewnętrznej, czy wina pracodawcy. Zawsze będzie jakaś kultura. Nie?
Pracownicy też mogą być niezadowoleni z różnych powodów. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy to jest wina pracodawcy, czy nie. Czasem pracownicy mają bardzo nierealistyczne oczekiwania względem pracodawcy. To też się zdarza, nie? Czy to jest fair odpowiedź? Wiesz co, Witku, mamy już czas, który nam mija, to 2 minuty w zasadzie, więc proponuję konkluzję na koniec, chyba że jeszcze masz jakiś mini case, który chciałbyś się podzielić, bo jest, generalnie dajmy się o czasie. Ale tak, czas mi tutaj, ja za dużo gadam, to jest mój problem. Słuchaj, no takie podsumowanie jest takie, kultura organizacyjna jest inwestycją, ale jest inwestycją niezbędną. Jeśli chcemy myśleć o naszym biznesie długoterminowo, jeśli chcemy rzeczywiście prowadzić, tak jak inwestujemy w budowę strategii, tak powinniśmy budować w inwestowanie kultury organizacyjnej. To jest najlepsze podsumowanie. Nie da się stworzyć długofalowo firmy, która będzie stabilnie się rozwijała bez przemyślenia sobie spraw związanych z kulturą organizacyjną. Czyli po prostu tworzenie przewagi konkurencyjnej przez kulturę organizacyjną. Mi się tu jeszcze tak... Tak, nasuwa takie pytanie, może takie dziwne i proste, ale może z drugiej strony nie do końca jest to jasne, bo jest pewna różnica między kulturą osobistą a kulturą organizacyjną. Czy ty byłbyś w stanie to jakoś rozdzielić? Kultura organizacyjna, definicję już podawałem, prawda? Kultura osobista, jak rozumiem, tutaj jest raczej pewnym... Jeśli dobrze rozumiem, przynajmniej to, jak ja rozumiem kulturę osobistą, to jest pewna umiejętność przestrzegania norm społecznych. Tak, umiejętność zachowania się, taka kinderstuba, posługując się troszeczkę archaicznym językiem. Więc to są trochę dwie różne rzeczy. Kultura osobista, ja mogę mieć jakieś wartości bardzo specyficzne, ale umieć utrzymać ten interfejs społeczny na odpowiednim poziomie. Natomiast kultura organizacyjna też dotyczy organizacji jako całości, przenika tak naprawdę wszystkie rzeczy, przenika wartości, przenika zachowania, przenika to, co tak naprawdę w organizacji jest praktykowane. Super. Mamy wpół do, także nasz czas już mija. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to proponuję bezpośrednio do Witka na LinkedInie, czy to w prywatnej wiadomości, czy po prostu w poście jakimś. Będziemy też, myślę, jeszcze coś publikować później. Witku, ja ci bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że jeszcze będziemy coś działać później. Też mieliśmy takie spotkanie w ogóle techniczne, które miało trwać 10 minut, ja planowałem, trwało z godzinkę, tak sobie popłynęliśmy, bo tu jest naprawdę no, dużo ciekawych tematów, które można poruszyć. Bardzo wam dziękuję serdecznie i tobie, Witku. I co, widzimy się za miesiąc. Za miesiąc będzie case study. Prawdopodobnie będzie to tym razem firma z Wrocławia. Być może już fizycznie tutaj ktoś na fotelu będzie obok mnie. Także serdecznie was zapraszam i jeszcze raz dziękuję za przybycie i do następnego. Dzięki, Witku. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Trzymajcie się, cześć.